Ja jako dyrektor miałam to szczęście, że kierowałam wieloma zmianami uwieńczonymi sukcesem. Te zmiany realizowane były w ramach strategii przyjętej w naszej placówce. Było to wszystko, o czym przed chwileczką koleżanka mówiła. Program informatyzacji. Jesteśmy w połowie tej drogi. Przed nami czasy bibliotek wirtualnych, bibliotek cyfrowych. Trzeba będzie zmierzyć się w przyszłości z projektem digitalizacji zbiorów. Zdajemy sobie z tego sprawę. Były to również czasy wdrożenia i rozwoju tego wszystkiego, co zadziało się w zakresie działalności dydaktycznej naszej placówki, a także dołożenie czegoś nowego, co zrobiliśmy i co zostało Państwu tutaj przedstawione. Są to również czasy nowoczesnej promocji naszej placówki, z której żadna placówka obejść się nie może. Ale wszystko to, co zadziało się na przestrzeni tych 60 lat, zawdzięczamy pracownikom, ludziom, którzy tutaj pracowali, bardzo dobrej kadrze, bo taką posiadam, doskonale przygotowanej merytorycznie do zawodu bibliotekarza, kadrze bardzo silnie zaangażowanej w pracę, identyfikującej się z placówką. Lata te to lata zdobywania nowych kompetencji, kompetencji informatycznych związanych z realizacją nowych zadań, lata zdobywania kompetencji dydaktycznych potrzebnych do realizacji programów dydaktycznych, jak również po prostu umiejętności pisania i publikowania w naszym piśmie, bo taka zaistniała potrzeba. Jako dyrektor mam tę satysfakcję, ponieważ pismo to jest moje po prostu dziecko, bo jest to mój pomysł. Mam tę świadomość, że publikacje moich pracowników są coraz lepsze merytorycznie, językowo i bardzo mnie to cieszy. Przed nami przyszłość. Jesteśmy otwarci na zmiany. Wiem, że trzeba będzie się przystosować, że trzeba odejść z jakimś gotowym projektem wspierania oświaty, ale śmiem twierdzić, że my jesteśmy do tego przygotowani, że Biblioteka Piotrkowska już w tej chwili wspiera doskonale środowisko oświatowe w różnych aspektach. I w nowe czasy wejdzie z tym projektem, mogąc czynić to w różnych aspektach pracy szkoły. Dzisiejszy dzień to czas na ukłon w stosunku do tych, którzy pracowali z nami na przestrzeni tych lat. Myślę tu o moich poprzedniczkach na stanowisku dyrektora. Aniu, pani Urszulo, będzie mi bardzo miło, że staniecie obok mnie. I w imieniu własnych pracowników przekażę Wam gratulacje, życzenia dalszego szczęścia i pomyślności w życiu, a także skromne upominki od nas, pracowników. Będą to albumy z pamiątkowymi wpisami Was wszystkich. Nas tutaj, za wzruszenia, jakich doznajemy. I co powiedzieć jeszcze? Życzyć koleżance dyrektor i jej pracownikom, aby biblioteka tak prężnie i tak pięknie się rozwijała jak do tej pory, bo uważam, i koleżanka Kel też, tu się jeszcze przyłączam, że biblioteka już jest na miarę XXI wieku. Jeżeli mogę ze swojej strony życzyć, to życzę koleżance i koleżankom, pracownikom kolejnej przeprowadzki do lokalu odpowiadającego potrzebom właśnie nowych form pracy. Dziękuję.
Szanowni Państwo, na ten moment zaplanowaliśmy uhonorowanie listami gratulacyjnymi kilkorga naszych emerytów. Niestety 3 osoby z tego grona są wśród nas nieobecne. Pozwolę sobie je wymienić na początku. Pani Ewa Sołtysiak, pani Eugenia Gruszewska i pani Maria Ripeland. Natomiast mamy w naszym gronie 2 osoby, które w tej chwili zostaną uhonorowane. Mowa o pani Marii Hannie Laszkiewicz. Otrzymuje również pani Jolanta Wachnik. Przyjemność z mojej strony jest taka, że pani dyrektor na 60-lecie działalności naszej placówki postanowiła również uhonorować listami gratulacyjnymi wyróżniających się pracowników. Proszę o wystąpienie następujące panie. Panią Dagmarę Roszkowską. Panią Barbarę Mateję. Poprosimy. Panią Anetę Gnyb, panią Sylwię Madalińską, panią Sylwię Grzeżańską, panią Ewę Klinkiewicz, panią Dorotę Filipczak, panią Ewę Grabowską, panią Elżbietę Ołaszewską. Niestety pani Ewa Rujewska, która również otrzymuje od nas tutaj wyróżnienie od pani dyrektor, nie mogła dzisiaj być. Życzymy pani Ewie po prostu powrotu do zdrowia. Przyszedł teraz czas na wystąpienia zaproszonych gości. Oczywiście liczę na to, że część